Hejka, ja jestem Mer i dziś zapraszam Was na drugą część wielkiego testu pudrów od Vibo. I w dzisiejszej części będziemy testować tą trójcę. Jest to, słuchajcie, puder chyba już dosyć mocno zapomniany, czyli ten Vibo Mood. Miałam go kiedyś, już jak na początku, słuchajcie, jak on wyszedł, jak to była nowość. Mamy też Fixing Powder, który kiedyś bardzo dużo używałam. No i Banana Powder, który też kiedyś miałam i pamiętam, że pięknie pachną właśnie bananami. I już teraz dajcie znać, czy znacie te pudry i jak Wam się sprawdziły, czy są ok, czy nie. No a my będziemy testować wszystkie po kolei. Kto jeszcze nie oglądał pierwszej części, to Was tutaj zapraszam, zostawiam Wam miniaturę i link, ale zapraszam Was też do ciekawego innego filmu, czyli wielkiego testu pudrów od Lovely. Też pojawiła się już pierwsza część, także tu zostawiam miniaturę i zostawiam linka. Jeśli chodzi o sam ten puder, to słuchajcie, bez promocji kosztuje w Rossmanie 32,99, czyli w promce ponad dwie dyszki kosztuje, ale słuchajcie, jest go aż 14 gram i rzeczywiście to opakowanie no jest naprawdę spore, bo porównajcie sobie to duże opakowanie, no a to tutaj mniejsze. I rzeczywiście tego pudru jest sporo, bo czasami wiecie, to jest tylko iluzja, bo nie wiem, na przykład pudru będzie tyle w opakowaniu, więc to trzeba patrzeć, ale tutaj rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć, że tyle tego pudru jest. Na wizażu ma aż 4,2 gwiazdki, to jest bardzo dużo na 5, także to jest bardzo dobra ocena. Producent opisuje ten puder jako transparentny, utrwalający z kolagenem morskim. Słuchajcie, Vibo i Lovely mam wrażenie, że ten kolagen morski pakują wszędzie, bo to już kolejny puder z takim opisem. No i ten puder ma też się nadawać do bakingu. Ja bakingu, słuchajcie, raczej staram się nie robić, żeby nie obciążać tej skóry, także nałożymy go normalnie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dajcie znać, czy Wy robicie baking, czy raczej też nie. No a jeżeli chodzi o dostępność, to zauważyłam, że oprócz Rossmana oczywiście jest na stronie Vibo, ale też na Minty Shopie i na Lady Makeup, czyli online też można sobie go gdzieś złapać. Ja go już kiedyś miałam, tutaj też producent, słuchajcie, nie wspomina o zapachu, a z tego co pamiętam, miał bardzo piękny zapach, także zobaczymy. No i co, idziemy testować, zobaczymy, jak wypadnie. Szybkie zasady testu są niezmienne, czyli zawsze testujemy pudry na tym podkładzie, niezależnie której marki, tak żeby potem można było obejrzeć wszystko i sobie ładnie porównać. Korektor też zawsze ten sam, jest to Miss Sporty. Test trwa 5 godzin, widzimy się po godzinie, po 3 i po 5. No to przechodzimy do testu. Ten puder kiedyś miałam, słuchajcie, już na początku jak on wyszedł, czyli ze 2 lata temu, tak mi się wydaje, że to jest minimum. I tutaj, słuchajcie, było zabezpieczenie. Także, jak widzicie, tutaj nie zauważyłam i po prostu odkręciłam i ono się tak, wiecie, zmarszczyło. I w środku już takiego zabezpieczenia plastikowego nie ma takiej naklejki, tylko jest właśnie o takie, słuchajcie, o, że możecie sobie przykryć. No ale jak widzicie, już tutaj produktu sporo się wysypało, no ale zawsze to jest jakieś tam zabezpieczenie, tylko ono nie mówi nam, czy ktoś, wiecie, tego nie dotykał. I wow, tego już nie pamiętałam, słuchajcie, ale pachnie budyniem, wanilią. Mega ładnie pachnie, naprawdę. A, i tutaj widzicie, i zobaczcie, tutaj nie ma plastikowego opakowania, tylko jest, słuchajcie, taka siateczka. Boję się tutaj, żeby Wam, żebym nie wysypała tego pudru, ale powinniście to zobaczyć, że to jest siateczka, a nie plastik z takimi dziurkami. Także nakładamy. Jako, że to jest siateczka, to po prostu sobie zamoczę, słuchajcie, tą gąbeczkę i nakładam. Ale bojejku, jak to ładnie pachnie. Wiecie, to trochę podobny zapach do Cooking Time'u. Tak mi się wydaje. A, jeszcze zaraz na ręce zobaczymy, czy jak to on się rozciera, bo on ma taki, słuchajcie, nie jest biały, tak totalnie ma delikatnie taki ciepławy, beżowy podton, ale to raczej, wiecie, to jest minimalnie, więc po prostu on się będzie pewnie rozcierał totalnie na bezbarwny. Zaraz sobie to, słuchajcie, zobaczymy. A wydaje mi się, że taki delikatny, minimalny kolor, który tutaj jest, no to nawet nie jest najgorszy, bo jak są białe pudry, to często przy większej ilości do bakingu właśnie dają nam taki, wiecie, efekt ducha. No i zobaczcie, tutaj mam puder, tutaj nie. W lusterku to widać, że tutaj ta skóra się jeszcze błyszczy. Tutaj już jest tak delikatnie zmatowiona. Nie jest to mocny efekt matu, raczej jest to efekt wygładzenia i takiej takiego satynowego matu. No wiecie, ta skóra nie jest tak mocno zmatowiona, tylko delikatnie, tak żeby utrwalić makijaż. Podoba mi się to, chociaż powiem Wam, że widzę go na twarzy, widzę go na skórze, nie jakoś mocno, ale troszeczkę go widzę, więc nie wpracował się jakoś tak mega dobrze. I wydaje mi się, że z Lovely, który jest lepszy, na przykład ten, słuchajcie, wiecie, który? Pink Army, wydaje mi się, albo HD. I ten Aquamist z Vibo, z poprzedniej części, wydaje mi się, że ładniej wyglądał na skórze, tak, wiecie, przynajmniej na mojej, mocniej się wpracowywał. Ale to nie jest taki efekt, żebym go bardzo widziała, po prostu jak się zbliży tutaj, wiecie, do lusterka, to mam lusterko, no to troszeczkę go widzę. I tak wygląda cała przypudrowana twarz, wydaje mi się, że wygląda całkiem dobrze, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. I słuchajcie, miałam problem z zakręceniem, żeby zakręcić dokładnie, to musicie go położyć tak
idealnie i dopiero zakręci. Bo jak położycie na przykład tak, no to tutaj już będzie, o widzicie, problem z dokręceniem. I jeszcze tak szybko Wam pokażę, jak ten makijaż wygląda już cały z tym pudrem. Myślę, że jest ok, zobaczymy jak to będzie po godzinie, po trzech, ale szczególnie jak to będzie wyglądało po pięciu. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Wzięłam okulary do góry i tutaj mi się noski odbiły, ale słuchajcie, nawet tego nie zapudrowuję, bo wiem, że to i tak, wiecie, mi się to zetrze w ciągu dnia, a to mi nie przeszkadza za bardzo, więc nic z tym za bardzo nie robię większego. Trochę się świecę, troszeczkę bardziej niż standardowo mi się wydaje, ale makijaż się nie zważył. To jest dla mnie zawsze najważniejsze przy pudrach. Jak, słuchajcie, mi się zważy gdzieś podkład, no to wtedy powiem, że oj, puder niedobry, niedobry, nie dał rady. Ale tutaj się nic nie zważyło, więc to jest najważniejsze. Dopudruję się jeszcze, słuchajcie, teraz. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak wygląda podkład dopudrowany. No i powiem Wam, że nie jest najgorzej. Wygląda to ok, też się nic nie zważyło, więc dobrze, dobrze. Co prawda to już na brodzie wygląda troszeczkę bardziej tak ciężko. Już nie jest tak super, słuchajcie, ładnie jak na początku, ale cały czas ten makijaż jest do zaakceptowania. Nie zrobiło się ciacho, nie zważyło się przy dopudrowaniu, więc to jest ważne. No i znowu ładnie pachnie takim budyniem waniliowym, czymś takim, słuchajcie, bardzo ładnie ten puder pachnie. Ja jestem na razie, słuchajcie, na tak. Zobaczymy sobie, jak dadzą sobie radę kolejne pudry w kolejnych dniach, no i będziemy mieć wtedy porównanie. Już teraz napisz w komentarzu, jak oceniasz ten puder w skali od 0 do 10, a my lecimy szybko do kolejnego dnia. Dzień drugi testu i słuchajcie, dzisiaj testujemy Vibo Banana. No i od zeszłego dnia, od ostatniego testu Vibo Mood, słuchajcie, pojawiły się nowe promki w rozmanie, na które Was zapraszam, bo jest u mnie film, zostawiam Wam tutaj linka. No to słuchajcie, właśnie weszły te promki w rozmanie, no i okazało się, że te wszystkie pudry są teraz w promocji. Więc ten Vibo Banana, który dzisiaj będziemy testować, kosztuje teraz w promocji 11,29, a bez promocji kosztuje 22,49. Promka jest do 2 listopada, także jeszcze troszeczkę czasu macie. No i zobaczmy, co mówi o tym pudrze producent. Jest to ultra lekki, półtransparentny puder do twarzy, nadaje matowy wygląd, koryguje zaczerwienienia i cienie pod oczami. Czyli tutaj, słuchajcie, półtransparentny, a wiemy, że on jest już tutaj żółtawy, więc prawdopodobnie będzie nadawał ten żółtawy kolor. Zapach na pewno będzie ładny, bo słuchajcie, ja pamiętam, że on był właśnie bananowy, tak jak nazwa wskazuje, więc zobaczymy przy teście. Na wizażu ma, słuchajcie, 4 gwiazdki, także nie za dużo, nie za mało, całkiem nieźle, powinien być całkiem dobrym pudrem, a jest dostępny w Rossmanie, na stronie Vibo, ale też online na makeup.pl go znalazłam i na Darmar Sklep, czyli podobnie jak te inne pudry, chociaż te poprzednie pudry pojawiały się też na Minty Shopie czy Kokolicie, tak samo z Lovely, ale tutaj akurat ten jest dostępny tylko na tych dwóch stronach internetowych. Ja jestem bardzo ciekawa, jak ten puder wypadnie, bo miałam go kiedyś, kilka lat temu, zużyłam. Nawet na poprzednim sprzątanku, słuchajcie, toaletki, pokazywałam Wam, że jeszcze opakowanie skądś wygrzebałam, puste. Także o, tam też Was zapraszam na sprzątanko. Ostatnie jest w ogóle też cała playlista, już chyba 4 czy 5 odcinków z tego wyszło, także Was zapraszam i Wam zostawiam tą playlistę. Myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy już testować ten puder. I słuchajcie, nakładamy. Tutaj u mnie nie było zabezpieczenia, ale w środku ta naklejka jest, także zawsze spójrzcie, czy ktoś go po prostu nie otwierał. No i zobaczmy, jak tutaj ten puder będzie nam działał. Muszę go trochę tak zrobić, bo powiem Wam, że te dziurki nie są, o wiecie, nie są zbyt duże. I ten jest problem, żeby ten puder, widzicie? Jest problem, żeby ten puder wyciągnąć, także trochę słabo. Ale o, jak pouderzamy, to wychodzi, więc dobra. Ważne, że się znalazł sposób. I no, przepięknie pachnie tym bananem. Chociaż wydaje mi się, że kiedyś ten zapach był trochę bardziej intensywny, ale dobra. No i zobaczymy. Boję się, że on przyciemni ten podkład. No bo tak jak mamy, że wiecie, to jest puder jednak z kolorem, niby transparentny, ale jednak ma ten kolor żółtawy. Więc to może być, to może działać różnie po prostu. Na tej stronie mam go już nałożonego i patrząc w lusterko, tutaj przykleił mi się mocniej do podkładu i widzę tą taką żółtawą poświatę, taką żółtawą plamkę. No to jest troszeczkę, słuchajcie, jednak na minus. I jeżeli chodzi o to, jak wygląda, to nie jest super, jest poprawnie. Tutaj wydaje mi się, że jest dosyć mocno widoczny i ten podkład jednak tak widać pod nim. No powiem Wam, że tak jak patrzycie, jak spojrzycie, powinniście widzieć, że jednak ta strona jest trochę ciemniejsza. Ja mam podkład, słuchajcie, najjaśniejszy zawsze, więc raczej do jasnych osób należę. No powiem Wam, że to mi się troszeczkę nie podoba, więc na pewno to nie będzie już puder dla osób, które mają różowy podton skóry. Bo jak nałożą sobie żółty
puder, to wiecie, jaka będzie masakra, to będzie się ultra odcinało. Ale no nie jest najgorzej, ale tak jak mówię, tutaj już trzeba uważać. Może jednak, słuchajcie, pędzlem by było lepiej nałożyć, kiedy ten produkt bardziej by się, słuchajcie, tak wiecie, rozproszył. Ale producent mówi, że ten puder nadaje się do bakingu, więc w takiej dużej ilości pudru też powinien wyglądać dobrze. Także... Oj, widzicie? Nakładam i od razu się tutaj ten podkład zmienia, więc trochę jednak przyciemnia. Bardziej robi taki, wiecie, żółty ten podkład. I tak wygląda ten puder na całej twarzy, także na pewno nie jest to puder transparentny, który się rozciera tak, że go nie widać. Także ma ten żółty podton, także osoby z różową tonacją, na pewno omijajcie ten puder, no bo to się, słuchajcie, nie zgra. Jeżeli chodzi o osoby, które mają ciepły podton, no to nawet fajnie z jednej strony, bo może nam działać trochę jak ten color correcting, czyli jakieś właśnie te zaczerwienienia neutralizować tym, że jest żółty, ale tak jak mówię, jak ktoś jest tak blady jak ja, tak jasny, no to jednak może, słuchajcie, zmienić ten odcień. No i to jest niefajne, że gdzieś tam, wiecie, przykleił się bardziej i gdzieś go tutaj bardziej widać kolorystycznie. Także mam takie pół na pół. Ogólnie wygląda nieźle, ale inne pudry wyglądają lepiej na twarzy, przynajmniej tutaj na czole. Także nie jest najgorzej, ale na razie super szał też nie robi. Dajcie znać, jak już go używaliście, czy też macie takie przemyślenia, że jednak, kurczę, troszeczkę na tej skórze widać, jak wygląda, widać właśnie ten odcień. Zobaczymy, jak osoby, które mają też ciemniejszą karnację, bo tam wtedy wydaje mi się, że ten odcień by nie był taki widoczny. Zrobiłam już cały makijaż i jeszcze, słuchajcie, wracam z takimi przemyśleniami. No powiem wam, że kurczę, nie bardzo mi się to podoba, jednak widzę ten dość mocny, taki żółty ten odcień na twarzy i wydaje mi się, że to nie jest produkt, słuchajcie, dla mnie, że jednak do mojej karnacji jest on po prostu zbyt ciemny. No i tutaj na oku jest dosyć sucho, jak sobie przypudrowałam, to jednak tak powiem wam, że tak dosyć sucho to wygląda, jak tak patrzę cały czas. No, nie bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie utrwalał. To nie jest tak, że ten produkt jest zły, tylko nie jest dla mnie raczej. Wydaje mi się, że fajniej będzie, jak, słuchajcie, połączę go z, na przykład z tym ryżowym pudrem od Vibo i wtedy, wiecie, zostanie mi delikatny ten żółty odcień, ale o wiele będzie jaśniejszy. I to mi się wydaje, że wtedy u mnie zadziała, bo fajnie mi się zrobi, wiecie, color correcting tamtych czerwonych punktów przez ten delikatny żółty odcień, ale nie będzie ten odcień aż tak intensywny jak solo tutaj. Także osoby z bardzo jasną karnacją, uważajcie, bo to można sobie zrobić, kurczę, jednak taką żółtą plamę, no i może to wyglądać średnio. I widzimy się, słuchajcie, po 5 godzinach, dosyć mocno się świecę i słuchajcie, na tyle mocno, że podkład zaczął mi tutaj schodzić na brodzie, zaraz wam pokażę z bliska. Także tutaj na brodzie coś się podziało, chyba to pierwszy puder, który właśnie nie utrzymał mi tego makijażu tak dobrze na brodzie, no bo tutaj na nosie to raczej tutaj zeszło, ale raczej dlatego, że ja po prostu potarłam i to jest moja wina, ale tutaj na brodzie, no to już, słuchajcie, nie wybaczamy. No, świecę się dosyć mocno, szczególnie tutaj. Już nie widzę, żeby w ciągu dnia mocniej ściemniał ten puder niż wcześniej, zrobił taką ciemniejszą, wiecie, plamkę. To bardziej się to nie zrobiło pomarańczowe w ciągu dnia. No, jest tak średnio, powiem wam szczerze. Ten Vibo Mood był o wiele lepszy. Przypudruję to, co mamy teraz na twarzy i zobaczymy, co się stanie. Przypudrowałam i powiem wam, że myślałam, że się zrobi bardzo duże ciacho, ale nie jest aż tak źle, co prawda już makijaż wygląda słabo, ale nie jest aż tak źle, jakby być mogło. No, chyba ulubieńcem moim, słuchajcie, ten bananowy puder nie będzie, chociaż bardzo ładnie pachnie, ale wydaje mi się, że to nie jest produkt dla mnie, niewystarczająco utrwala ten makijaż u mnie, no i przede wszystkim ten odcień. Z jednej strony fajnie, bo te zaczerwienienia nam redukuje, no ale przy tak jasnej cerze, no niestety daje ten odcień na skórze, przez co przyciemnia po prostu podkład, a to jest dosyć duży minus. W pierwszej części testowałam Vibo Diamond, jakoś tak się nazywał, słuchajcie, ten puder i on też przyciemniał, ale przepięknie wyglądał na skórze, więc jemu to ciemnienie jestem w stanie wybaczyć i z tamtym robię właśnie tak, jak postanowiłam zrobić z tym banana, czyli po prostu zmieszać na przykład z tym ryżowym od Vibo i wtedy go rozjaśnię, a te właściwości też powinny troszeczkę akurat z tym banana się zmienić, troszeczkę z tym rice się zmieszać, a rice jest mocniej utrwalający, więc tu powinna być bardzo fajna, słuchajcie, mieszanka. Zobaczymy, na pewno na TikToku wam go pokażę. Co myślicie o tym pudrze? Jak się u was sprawdza? Jak oceniacie, jak się u mnie sprawdził? Nie uważam, że to jest bubel, ale raczej to nie jest produkt dla mnie i kolejny raz nie kupię, no bo tutaj tak średnio sobie poradził, jeszcze potestuję w innych dniach, ale tak jak mówię, raczej to nie jest puder po prostu dla mnie, do mojej cery. Dzień trzeci testu i dzisiaj lecimy z Fixing Powder. I słuchajcie, jest to według mnie najtańsza opcja, jeżeli chodzi o te sypkie pudry, no bo teraz w promocji kosztuje tylko 7,99, a bez promocji kosztuje 15,99, także też niedużo. I słuchajcie,
producent pisze o nim, że jest to półtransparentny utrwalacz makijażu w sypkim pudrze, który ma matowić, utrwalać, ma być drobno zmielony i ma mieć kolagen, który ma działać nawilżająco i regenerująco. I znowu mam tutaj uwielbienie przez Vibo składnika, którym jest kolagen. Praktycznie w każdym pudrze jest kolagen lub kolagen morski. Także spoko, jeżeli na dłuższą metę rzeczywiście to będzie fajnie działało na skórę, to dlaczego nie? Jest oczywiście, słuchajcie, dostępny w Rossmanie, na stronie Vibo, ale także na Kokolicie, na makeup.pl czy na Darmar sklep. Jeżeli chodzi o wizaż, to ma aż 4,3 gwiazdki. I słuchajcie, dlaczego aż? Bo tutaj opinii jest aż 730. Także do tak dużej ilości opinii taka ocena wydaje mi się bardzo wysoka. Także już jestem ciekawa, jak to się utrzyma u mnie na twarzy. Ja pamiętam, że był to jeden z moich pierwszych, albo nawet pierwszy sypki puder, który używałam i kupowałam go, bo był najtańszy, po prostu najtańszy. Także zobaczymy, jak on będzie tutaj u mnie teraz wyglądał. Już kilka lat miałam przerwy od niego, ale pamiętam, że zużyłam dobrych kilka opakowań. A jeżeli Ty używasz tego pudru, to koniecznie napisz w komentarzu już teraz, czy go lubisz, czy nie lubisz, jakie ma wady, zalety, a my lecimy go testować. No to bierzemy się za testowanie, słuchajcie, tego pudru. No to jest taki powrót do przeszłości mój, słuchajcie, bo naprawdę go kiedyś bardzo długo używałam, bardzo dużo opakowań zużyłam, ale od kilku lat w ogóle go nie używałam tak naprawdę. Dobra, mamy tutaj zabezpieczenie, znowu nie na kredce, tylko na samym wieczku. Także otwieramy. I znów tutaj są te takie, słuchajcie, mała siateczka, mała ilość tych wypustek, ale to jest też spoko, bo łatwiej nam dozować mniejszą ilość pudru. To prawda, czasami trzeba się namachać, żeby wyszła ilość taka, jaka chcemy, ale lepiej tak niż z drugiej strony za dużo. Także dobra, mamy tutaj delikatnie, bardzo delikatnie pachnie. Wydaje mi się, że kiedyś mocniej pachniał. No dobra, takim nie wiadomo jakim, ciężko określić ten zapach. Ni to kwiatowy, ni to jakiś, wiecie, jakiś, nie wiem, owocowy. Jakiś taki pudrowy, o, pudrowy bym powiedziała po prostu. No i aplikujemy, zobaczymy, co tu się będzie działo. No i słuchajcie, tutaj mam już puder, tutaj nie. I podoba mi się to, co widzę. Ładnie wygładził, ładnie też zmatowił. Tutaj na czole najlepiej widać, bo największa, słuchajcie, przestrzeń. I tutaj widać, że nam się świeci, tutaj już jest zmatowione. Bardzo mi się podoba. Nie czuję go, nie widzę, żeby mi przyciemnił podkład. Jeszcze zobaczcie wy dokładnie, bo to w kamerze czasami inaczej wygląda niż w lusterku. No, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. I tak wygląda na całej twarzy. Jeszcze tak się przypatrzyłam, jak to w kamerze wygląda i wydaje mi się, że jednak delikatny kolor zostawił, ale taki, wiecie, minimalny. To nie jest tak duży kolor, jak w tym pudrze banana. Nie jest to tak ciemny odcień, ale jeszcze nie mam nigdzie plam, a już przy tym banana tutaj gdzieś tam widzieliśmy plamy, także jest ok. Jeszcze zobaczcie sobie tutaj na swatchu. On jest taki, no o wiele jaśniejszy, no nie, niż ten banana. Jeszcze zaraz Wam pokażę porównanie. O, i tutaj nam się rozciera ładnie, także wydaje mi się, że może dawać minimalny kolor, minimalny. Bo na ręce wydaje się, jakby się roztarł praktycznie do zera, ale na twarzy wydaje mi się, że delikatnie taki kolor zostawił, ale naprawdę delikatnie. Zobaczcie, tutaj jest porównanie pudrów i tutaj jest ten fixing, a tu jest ten banana. I powiem Wam, że na ręce, to tak jak patrzę, to bardzo jest duża różnica. I powiedziałabym nawet, że ten fixing pada w róż w porównaniu do tego banana. No powiem Wam, że ciekawa sprawa, naprawdę. Serio, zobaczcie. Zobaczcie, jaka jest różnica. To jest ten fixing, a to jest banana. I ten fixing jest o wiele jaśniejszy i wydaje mi się, że delikatnie ma różowe tony nawet. A ten tutaj już rzeczywiście jest taki żółtawy, był dosyć mocno taki aż pomarańczowy. I jeszcze tutaj zobaczcie sobie po roztarciu. W każdym razie bardzo podoba mi się to, jak wygładza, jak wygląda na twarzy. Ten delikatny kolor, który zostawił, mi nie przeszkadza. No i zobaczymy, jak go używacie, to dajcie znać, co o nim myślicie. A ja przyjdę do Was za godzinę, za 3 i za 5. I podsumujemy sobie, jak ten puder wyglądał cały dzień. Tak czy inaczej, bardzo podoba mi się, jak to wygląda na twarzy. Nie widzę tego pudru, nie widzę takiego efektu pudrowości. Ładnie tutaj wszystko wygładzone, zmatowione delikatnie. Plam nie widzę, więc to jest dobre. Delikatny odcień wydaje mi się, że widzę. Bardziej taki beżowy niż tutaj ten różowy. Także nie wiem, może też z podkładem inaczej zagrało. Dajcie znać, jaki Wy macie odczucie co do tego pudru, może używacie i powiecie coś więcej o tym kolorze, bo może więcej zauważyliście. Ja jeszcze popatrzę w świetle dziennym, bo to zawsze więcej widać. Ja przyjdę do Was za godzinę 3 i 5 i podsumujemy sobie, jak wyglądał przez te godziny na twarzy. I tak to wygląda po 5 godzinach. Patrzę tutaj w lusterko, nic się nie zważyło. Nie świecę się tak mocno, raczej takie świecenie jak zawsze, także o wiele lepiej niż przy tym banana. No i powiem Wam, że nie ściemniało nic bardziej w ciągu dnia. Też nie zauważyłam, żeby ten odcień
pudr był jakiś bardzo mocny, który bardzo zmienił mi odcień podkładu, także na plus. No i słuchajcie, to jest puder za 7,99 w promocji obecnie. Także uważam, że bardzo dobrze sobie poradził. Teraz słuchajcie, dołożę tego pudru. Zobaczymy, jak będzie wyglądało właśnie, jak będzie wyglądała twarz dopudrowana. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I po dopudrowaniu makijaż wygląda bardzo dobrze. Nie zrobiło się żadne ciastko. I nawet ten makijaż, słuchajcie, nie wygląda zbyt ciężko. Teraz patrzę cały czas nawet też jeszcze z daleka w lusterko. Także zachwycił mnie ten puder. Naprawdę, będę go teraz używać. Wrócę do niego na pewno, no bo przy takiej cenie to naprawdę super opcja. No, ciekawa jestem, co Wy o nim myślicie, jak Wam się podoba, jak wyglądał. Ja daję mu naprawdę bardzo wysoką ocenę, myślę, że 9 na 10 to na spokojnie. Nawet tutaj, słuchajcie, w tą zmarszczkę mimiczną dużo mi podkładu nie weszło w ciągu dnia, a to się zdarza bardzo często, no bo jednak wiecie, mam ten dołeczek tutaj, po tej stronie, a tutaj ładnie się utrzymało i ta bruzda nie jest tak bardzo widoczna. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym pudrze, a ja teraz szybko przechodzę do podsumowania. Słuchajcie, testowaliśmy właśnie te trzy pudry. No i tak, jeżeli chodzi o moich ulubieńców, to zdecydowanie te dwa bardzo dobrze mi się sprawdziły, czyli Fixing Powder i właśnie ten Baking, nie, ten Mood, Vibo Mood Baking Powder. I słuchajcie tak, ten niby kosztuje najtaniej, bo 7,99, ale ten ma aż 14 gram. I sprawdziłam teraz przeliczenie na 100 gram, czyli na jeszcze więcej, to akurat ten wychodzi taniej, bo wychodzi tam około 117 zł za 100 gram, a ten wychodzi 133 jakoś tak. Także ten wychodzi taniej, no ale łatwiej wydać nam te 7,99, a szczególnie jak jakoś tak bardzo dużo pudru nie używacie, no to ten łatwiej kupić. Ale oba są w świetnej cenie, oba są super. I słuchajcie, teraz mam problem, który dać na pierwsze miejsce, ale chyba przez to, że ten daje najmniej koloru, on jest określany jako transparentny, no to jednak ten dam na pierwsze miejsce. Ten dam na drugi, bo ten kolor jest, ale nie jest jakiś taki mocny, nie robi plam. No a ten banana, powiem Wam, no to nie jest chyba produkt dla mnie. Pomimo tego, że całkiem ładnie pachnie, no i tak nie najgorzej wygląda na skórze, no ale robi plamy, więc to automatycznie sprawia, że wygląda gorzej. Także, no a ten, słuchajcie, daje na trzecie miejsce. I w kategorii ogólnie tych wszystkich sześciu, które testowałam, to dałabym chyba na piąte, szóste miejsce go, bo chyba to nie jest produkt po prostu dla mnie. Odcieniowo przede wszystkim nie pasuje, jest dosyć mocno żółty i może to nie byłoby najgorsze, gdyby nie przyklejał się plamami do podkładu, bo wiecie, jak tutaj pudruję, a tu nagle mam jedną wielką żółtą plamę, średnio, także dla osób o jasnej karnacji, no to tutaj uważajcie. No, z jednej strony fajnie, no bo ten odcień niweluje nam zaczerwienia, no ale jak nam robi plamy i mocno przyciemnia podkład, no to jest duży minus. Na pewno będę go mieszać z pudrem ryżowym, który jest biały i wtedy, słuchajcie, myślę, że ta mieszanka u mnie się sprawdzi i zużyję ten produkt. Także moja trójka wygląda w ten sposób, że Vibo Mood jest pierwszy, bo jest najtańszy i transparentny. Ten będzie na drugim miejscu, bo daje lekki kolor i świetnie wygląda na twarzy. No a ten, słuchajcie, będzie na ostatnim miejscu, no bo tutaj te plamy jednak zrobił. Piszcie w komentarzach, jak wygląda Wasza top trójka. Może inaczej oceniacie te pudry. Dajcie też znać, jak u Was się sprawdzały. Jeżeli mieliście wszystkie albo pojedyncze, to piszcie, bo na pewno wszyscy będą czytać komentarze, bo zawsze fajniej poczytać, jak u kogoś innego też się sprawdziło, bo to wiecie, co cera, co inna też pielęgnacja, no to inaczej to wszystko może wyglądać, inne mogą być odczucia. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji, właśnie komentarzu, wpadajcie też na Instagrama i TikToka, a ja się już z Wami żegnam, widzimy się niedługo, bo daję aż 3 razy w tygodniu, pomiędzy tymi dniami są też shortsy i też jestem już na karcie społecznej, bo przekroczyliśmy liczbę 500 subskrypcji, więc mam tą możliwość już odblokowaną, także co, widzimy się w kolejnym filmie, widzimy się w kolejnym shortsie, widzimy się na karcie społeczność, no i co, pa!